Wiem, że wielu z Was lubi tematy związane z suplementacją, witaminami i generalnie tym, co można zrobić dla siebie, aby zachować zdrowie. Nic dziwnego, no bo przecież lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Dlatego w dzisiejszym filmie opowiem Wam trochę o witaminie B12, o której powinny pamiętać przede wszystkim osoby starsze, stosujące niektóre leki, opowiem oczywiście jakie, czy na przykład osoby, które nie jedzą mięsa i innych produktów odzwierzęcych. Zapraszam do oglądania. Cześć, z tej strony Małgorzata Bekier, jestem farmaceutką, a Wy oglądacie kanał Gdzie Polek? Witamina B12, nazywana też kobalaminą ze względu na atom kobaltu, który widzicie na samym środku, jest niesamowicie ważna dla naszego organizmu. Jest koenzymem, czyli takim składnikiem biorącym udział w szeregu reakcji w naszym organizmie. Za co między innymi odpowiada witamina B12? Bierze udział w wytwarzaniu czerwonych krwinek. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, tworzenie osłonek mielinowych, więc lepiej przewodzimy informacje. Uczestniczy też w syntezie białek i kwasów nukleinowych oraz w przemianach energetycznych. Jest niezbędna w syntezie aktywnych form kwasu foliowego, a o samym kwasie foliowym znajdziecie osobny materiał, do którego link zostawiam Wam gdzieś tutaj u góry ekranu lub w opisie filmu. No dobrze, skoro jest taka ważna, to co powinniśmy jeść, aby dostarczać odpowiedniej ilości? Mięso i pokarmy zwierzęce, jak mleko, sery, jajka, ryby są głównym źródłem witaminy B12. Do tej pory nie wykryto kobalaminy w pokarmach pochodzenia roślinnego. Co ciekawe, również pewne ilości witaminy B12 są syntezowane przez florę bakteryjną przewodu pokarmowego. Jednak to z pokarmem dostarczamy jej największe ilości. Wchłanianie witaminy B12 odbywa się w końcowym odcinku jelita krętego w obecności tzw. czynnika Castla, czynnika wewnętrznego. Skąd wiedzieć, czy dostarczamy odpowiednie ilości tej witaminy? I kto być może powinien szczególnie zainteresować się tym, czy przypadkiem nie grozi mu niedobór? Witamina B12 jest magazynowana w tkankach, głównie w wątrobie, a objawy jej niedoboru mogą się pojawić nawet dopiero po około 2-5 latach od całkowitego braku jej podaży. Wartości referencyjne to od 200 do 1000 nanogramów na litr. Poniżej 200 nanogramów na litr stwierdza się niedobór, a wyniki powyżej 400 nanogramów na litr uznaje się za prawidłowe. Oczywiście to nie jest wszystko takie do końca proste i w przypadku konkretnych objawów lekarz może również zlecić inne badania, czy też badanie poziomu homocysteiny, kwasu metylomalonowego, czy kwasu foliowego. Czym może grozić i objawiać się niedobór witaminy B12? Jak powiedziałam na początku, witamina B12 jest potrzebna wszędzie tam, gdzie bardzo szybko zachodzi rotacja komórek, ze starych na nowe. Dlatego objawy jej niedoboru związane są na przykład z układem pokarmowym, a dokładniej błoną śluzową, która go pokrywa, czy z układem nerwowym, czy krwiotwórczym. I z tego właśnie względu niedobór witaminy B12 może powodować m.in. niedokrwistość megaloblastyczną, mogą pojawić się też zaburzenia w układzie nerwowym, objawy neuropatii, jak zaburzenia czucia, drętwienie kończyn, również zmiany w samopoczuciu, zaburzenia pamięci, depresja. Zmiany zwyrodnieniowe błony śluzowej żołądka i zaburzeń we wchłanianiu, zaburzenia smaku, chudnięcie, zaparcia lub biegunki. Przy niedoborze witaminy B12 podnosi się także poziom homocysteiny, co jest istotnym czynnikiem ryzyka w chorobach układu krążenia. I niestety to, że nie odczuwamy objawów niedoboru witaminy B12, wcale nie oznacza, że go nie mamy. Zapasy tej witaminy gromadzone są w wątrobie i tak jak już wspomniałam, mogą wystarczyć nawet na 2 do 5 lat i dopiero po tym czasie organizm zaczyna jakby sygnalizować, że rezerwy uległy wyczerpaniu. Kto jest najbardziej narażony na niedobór witaminy B12? Przede wszystkim pacjenci w podeszłym wieku, bo niedobór witaminy B12 to jeden z najczęściej występujących niedoborów u osób starszych, zaraz obok niedoboru witaminy D. Osoby nadużywające alkoholu, osoby z chorobami układu pokarmowego czy zaburzeniami wchłaniania powodowanymi jakimiś nieprawidłowościami czynnika wewnętrznego, czyli tego czynnika Castla, o którym mówiłam, lub receptora wchłaniania kompleksu, właśnie czynnik wewnętrzny, witamina B12. Są to na przykład osoby z chorobą Leśniowskiego Crohna, zapaleniem błony śluzowej żołądka wywołanym Helicobacter pylori, ale też wegetarianie, weganie, bo głównym źródłem witaminy B12 są produkty
pochodzenia zwierzęcego. Poza tym również osoby stosujące przewlekle niektóre leki. Choćby na przykład leki hamujące wydzielenie kwasu solnego, o nich też już pojawił się film na naszym kanale, kwas acetylosalicylowy czy metforminę. W przypadku przyjmowania metforminy uważa się, że jej przewlekłe stosowanie zmniejsza wchłanianie właśnie tego kompleksu witamina B12, czynnik wewnętrzny w jelicie krętym i stąd właśnie ryzyko niedoboru. W związku z tym w oficjalnych wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego znalazło się zalecenie suplementacji właśnie witaminy B12 u osób przewlekle stosujących metforminę, u których stwierdzono jej niedobór. Poza tym niestety sam fakt cukrzycy, szczególnie typu pierwszego o podłożu autoimmunologicznym, może wiązać się z ryzykiem niedokrwistości z niedoboru witaminy B12. A jeśli już mowa o cukrzycy, to również objawy neuropatii cukrzycowej są analogiczne do objawów neuropatii obwodowej spowodowanej właśnie niedoborem kobalaminy, co również utrudnia tutaj różnicowanie. Dlatego ważne jest, aby po prostu zbadać profilaktycznie i wiedzieć, jak wygląda sytuacja. Jak w każdym problemie zdrowotnym, warto poznać przede wszystkim przyczynę tego niedoboru, aby spróbować zapobiegać temu w przyszłości. Na przykład pacjentów po gastrektomii, operacji bariatrycznej czy osoby na ścisłej diecie wegańskiej lub wegetariańskiej, zwłaszcza w okresie ciąży i karmienia piersią, warto właśnie monitorować pod kątem niedoboru witaminy B12, no i rozważyć jej profilaktyczne podawanie. O tym oczywiście decyduje Wasz lekarz prowadzący. To, co można zrobić, aby uzupełnić niedobór, no to oczywiście jest suplementacja. Witamina B12 występuje w aptekach w postaci suplementów diety lub leków na receptę w postaci tabletek lub zastrzyków. W przypadku ciężkiego niedoboru lub słabego wchłaniania witaminy B12 z różnych powodów, które wcześniej wymieniałam, podaje się serię zastrzyków, które po prostu wykopujemy na receptę w aptece, a przy łagodnym niedoborze stosuje się tabletki z witaminą B12. Często połączoną z witaminą B1 czy B6. Możecie zastanawiać się, dlaczego witaminy są na receptę, czy są niebezpieczne. Każda substancja w nadmiarze oczywiście może nam zaszkodzić. Akurat w przypadku przedawkowania witaminy B12 najczęściej wymienia się po prostu reakcje skórne, wysypki, więc może nie brzmi to jakoś super niebezpiecznie i w związku z tym, że witamina B12 jest rozpuszczalna w wodzie, to jej nadmiar jest stosunkowo łatwo usuwany z organizmu. Warto jednak zachować umiar i podejść do tego z rozsądkiem, bo nic w nadmiarze nie jest zdrowe, nawet witaminy. Podwyższony poziom witaminy B12 może nie tylko świadczyć o tym, że przesadziliśmy trochę z tą suplementacją, ale również pojawiać się w przypadku niektórych nowotworów układu krwiotwórczego, czy na przykład marskości wątroby. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam temat witaminy B12 i ci z Was, którzy prawdopodobnie mogą być narażeni na jej niedobór, zainteresują się tym aspektem swojego zdrowia. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania, coś jest niezrozumiałe, to możecie je zadawać na Zapytaj Farmaceutę na naszej stronie. Dajcie oczywiście mi znać w komentarzach, jakie tematy zdrowotne Was interesują. Ja postaram się nagrać o nich film lub moje koleżanki z kanału. A teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!